Cześć! Dziś chciałam Wam opowiedzieć o tym, jak to jest pracować dla Giorgio Armaniego przez ponad 4 miesiące w Mediolanie. Zapraszam! Jak pewnie możecie się domyślić, widząc moje okulary przeciwsłoneczne, w Hongkongu zrobiły się upały i jest ponad 30 stopni, wilgotność powietrza chyba jeszcze nie przekroczyła 90%, ale jest bardzo blisko, dlatego że po 2 minutach po wyjściu z domu to ja po prostu czuję się cała lepka. No już zaczyna się powoli robić nieprzyjemnie, aczkolwiek tak między nami powiem Wam, że ja akurat wolę, kiedy jest zbyt ciepło niż zbyt zimno. Ale przejdźmy do tematu właściwego. Na wiosnę 2013 roku pojechałam, jak wówczas myślałam, na ostatni kontrakt w Azji, do Tajpej. Mój kontrakt trwał 3 miesiące i po tych 3 miesiącach wróciłam do Europy, no i postanowiłam, że spróbuję modelingu w Europie. Najpierw pojechałam do Austrii, a później do Mediolanu i w Mediolanie byłam już po raz drugi i wówczas zostałam tam prawie rok. Na kontrakt pojechałam z agencją Urban i generalnie można by powiedzieć, że byłam całkiem zadowolona z tego kontraktu, aczkolwiek pod sam koniec miałam spiny z moimi bookerami, ale o tym trochę później. Temperament włoski no robi jednak swoje. W każdym razie mój pierwszy casting w Mediolanie był właśnie dla Giorgio Armaniego, a dokładniej dla jednej z filii należących do firmy Armani, czyli Armani Jeans. I ten casting był do pokazu oraz do showroomu. No i zrobiłam casting na castingu, a słuchajcie, właśnie, castingi w Mediolanie to jest masakra, dlatego że w Mediolanie jest przesyt modelek. Tak jak pewnie pamiętacie słynną frazę z programu Top Model, jesteśmy w Mediolanie, no to chyba mi się za bardzo nie udało. Nie potrafię się ekscytować aż takimi bzdurami. Znacznie lepiej wychodzi mi ekscytowanie się jedzeniem, ale tak czy siak bardzo dużo osób postrzega Mediolan jako taką stolicę wszystkiego, stolicę mody i tak dalej. Rzeczywiście tam znajdują się główne siedziby mody. Natomiast do Mediolanu jest łatwo się dostać na kontrakt. Co innego zacząć tam pracować. Bardzo łatwo jest się dostać na kontrakt, a więc jednocześnie jest tam za dużo modelek po prostu. Zbyt duża ilość modelek w jednym miejscu to jest chyba najgorsza rzecz, jaka może się przytrafić temu rynkowi, bo automatycznie każda modelka, każdej modelce ciężej jest złapać pracę, bo jest bardzo wysoka konkurencja, no i przez to takie mniejsze i słabsze agencje zgadzają się na niższe stawki i wówczas klient często wybiera modelkę, ponieważ jej stawka była niższa. Przez to te lepsze agencje muszą zupdate'ować swoje ceny i dostosować do tego, żeby być bardziej konkurencyjnym dla klienta. A więc jak widzicie, po prostu te stawki lecą coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Dlatego, że na kontrakty przyjeżdża sporo dziewczyn, którym... Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale często zdarza się, że na kontrakty przyjeżdżają dziewczyny, które no nie wyglądają do końca jak modelki. Oczywiście to jest kwestia subiektywna, ale tak obiektywnie rzecz biorąc po prostu jest im bardzo ciężko zdobyć zlecenia, dlatego przyjeżdżają do mniejszych agencji, które mają niższe stawki, no i dzięki temu łatwiej jest im pracować. Także na castingach w Mediolanie zazwyczaj zdarza się, jeżeli te castingi są otwarte, czyli dostępne dla wszystkich agencji, to zdarza się, że jest ponad 200 dziewczyn. No i te castingi trwają po prostu wieki. Organizacja jest całkiem dobra, to muszę przyznać, no ale po prostu jest za dużo ludzi.
Także mój pierwszy casting na tym kontrakcie w Mediolanie, bo to nie był mój pierwszy kontrakt w Mediolanie, ale w 2013 roku właśnie był do Armaniego, do Armani Jeans i tam po prostu było całe miasto. Calusieńkie. Odczekałam w tej kolejce chyba z 2 godziny. Zrobiłam co trzeba, czyli pokazałam mój catwalk, pogadałam z komisją. Nie pamiętam akurat wtedy, kto w tej komisji siedział, no ale na pewno nie Giorgio Armani, bo to był zwykły casting. No i wróciłam do swoich obowiązków, czyli do castingów, bo tych zazwyczaj w Mediolanie jest bardzo dużo. Wspominałam, że jest bardzo dużo modelek, ale jest też dość sporo zleceń, więc kiedy jest dobry sezon, to często miałam po 12 castingów dziennie i w Mediolanie modelki nie mają kierowców, jak w niektórych państwach azjatyckich, tylko po prostu jeździmy po mieście same. Ja pamiętam, że często nie wyrabiałam się na wszystkie castingi i pisałam do mojej agencji. Agencja decydowała, z których muszę rezygnować, dlatego że nie wyrabiałam się w czasie. Czasami jeden casting był po jednej stronie miasta, kolejny po zupełnie innej stronie miasta, także w ogóle nie było fizycznej możliwości, żeby te castingi zrobić. I pamiętam, jak to w programie Top Model tam pokazywali, że jeżeli ktoś na wyjeździe zagranicznym nie wyrobi się z castingami albo przyjedzie o minutę później, to w ogóle wylatuje z programu. No bez przesady, jesteśmy tylko ludźmi, każdemu może się coś przytrafić i po prostu nie potrafimy czarować, no niestety, nie da się teleportować z jednej części miasta do drugiej. Wybaczcie, że cały czas robię jakieś dygresje, ale wydaje mi się, że dzięki temu opowieść będzie pełniejsza i ciekawsza. Wracając do tematu po raz już chyba 10 dzisiaj, zrobiłam casting dla Armaniego, no i następnego dnia zrobiłam 10 kolejnych castingów, następnego dnia 20 kolejnych i tak dalej, i tak dalej. I chyba po miesiącu od tego, jak zrobiłam casting, moja agencja się odezwała i powiedziała, że zabukowałam pokaz i zabukowałam showroom, który będzie trwał 3,5 miesiąca. I zaraz opowiem Wam, co to jest showroom, bo to jest coś, czego 99% modelek nie lubi robić najbardziej. Najpierw odbył się pokaz, ale nie mam niestety z pokazu żadnego zdjęcia. Mam tylko zdjęcia moich 2 outfitów. Takie zdjęcia wykonuje klient na przymiarkach i potem każda z nas ma swoje wieszaki i osobę, która pomaga nam się przebrać podczas pokazu. I te zdjęcia są drukowane i wywieszane na naszych wieszakach, żeby ta osoba, która nam pomaga się ubrać, wiedziała, co my mamy w ogóle na siebie założyć. Tam często są zdjęcia też detali, jeżeli mamy jakieś konkretne kolczyki do założenia, okulary, jakąś torebkę, buty itd., itd. To, co mnie zdziwiło podczas pokazu, to na pewno to, że cała ekipa była spoko, a przynajmniej większość ekipy. Dlaczego mnie to zdziwiło? No bo za pierwszym razem, kiedy byłam w Mediolanie w 2010 roku, trafiałam na mega straszne osoby, które przeprowadzały castingi i z którymi pracowałam. Chodzi mi tutaj o klientów. I traktowali nas jak takie popychadła. No byłyśmy tam po prostu jak takie no, przysłowiowe wieszaki. Modelki, wieszaki, nie ludzie. Ale właśnie podczas pokazu dla Armaniego było zupełnie inaczej i naprawdę spoko się pracowało. Pamiętam, że jak już wszystkie przebrałyśmy się w swoje ciuchy, to ustawili nas w linii, wszystkie modelki. Tam chyba też byli modele, faceci, ale tego już tak do końca nie pamiętam. Tak czy siak ustawili nas w linii i kiedy czekałyśmy już na swoją kolejkę, to tuż przed rozpoczęciem pokazu przyszedł do nas jakiś chyba CEO i dał nam po kieliszku szampana. Taka mała pierdoła, ale bardzo to rozładowało sytuację i jakoś tak wszyscy się wyluzowali. Nie mówię oczywiście, że wyluzowali się dlatego, że się wstawili, bo to była lampka szampana. Wiecie, to nie był nawet cały kieliszek. No i co, zrobiłam pokaz, a już dzień później zaczęłam pracę przy showroomie. I teraz czas, żebym wytłumaczyła Wam, co to jest showroom. Otóż showroom to jest najgłupsza praca, jaką można wykonywać w moim zawodzie.
co to jest showroom. Wybaczcie, ale trochę się rozgadam. Wyobraźcie sobie, że jest firma, porozmawiajmy na przykładzie Armaniego właśnie. Armani wydaje nową kolekcję i ta kolekcja musi zostać sprzedana do sklepów na całym świecie Armaniego lub takich sklepów, które po prostu tę markę reprezentują. No i jak taką markę sprzedać? No więc najpierw zatrudnia się modelkę, która te ubrania przymierza i na białym tle robi zdjęcia bez żadnych płuc. Tak naprawdę te zdjęcia nie mają wyglądać jakoś fancy ani nic z tych rzeczy. Po prostu mają pokazać to, jak w rzeczywistości wyglądają ubrania. Kurczę, mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo jest budowa na budowie. Jest strasznie głośno. Zobaczymy, jak spisuje się mój mikrofon. Nie chciałam jednak ryzykować, że będzie coś nie tak z dźwiękiem, dlatego podeszłam kawałek dalej. No tutaj też nie jest cicho, ale wydaje mi się, że w takiej sytuacji mikrofon da radę. No dobrze, w takim razie lookbook. Lookbook, czyli zdjęcia najprostsze jak się da, czyli modelka stoi po prostu bez żadnej pozy na białym tle, tak żeby to ubrania były widoczne, a nie modelka, ani to, co się dzieje na całym zdjęciu. I taki lookbook wysyłany jest najczęściej do klientów na całym świecie, a później klienci przyjeżdżają do siedziby głównej, żeby obejrzeć kolekcję. No i w przypadku Armaniego główną siedzibą jest Mediolan, czyli moje biuro. Sklepów Armaniego i przedstawicieli tej firmy na całym świecie jest bardzo dużo i dlatego właśnie moja praca trwała aż 3,5 miesiąca. I praca polegała na tym, że codziennie miałyśmy około 3-4 klientów, którzy przyjeżdżali z każdego zakątka na świecie. Mieliśmy przedstawicieli ze Stanów, Arabii Saudyjskiej, z niektórych państw w Afryce, z Polski również, no i chcą obejrzeć kolekcję. A żeby obejrzeć tę kolekcję, no to ja muszę po prostu na siebie wybrane ubrania założyć. I teraz każdy klient pracował w zupełnie inny sposób. I tak, kiedy akurat Amerykanie przyjeżdżali, to ja przymierzałam może 2-3 outfity i to było wszystko. Ale na przykład, kiedy przyjeżdżali Chińczycy, no to była zupełnie inna zabawa, dlatego że przymierzałam prawie całą kolekcję. A do tego jeszcze pamiętam, że chińscy klienci mieli przygotowane karteczki z cyferkami i kiedy robili zdjęcie kolekcji, to musiałam każdą cyfrę przykładać do konkretnej części mojego outfitu i na przykład musiałam pokazać guzik przy mankiecie i do tego przyłożyć cyferkę 1. Później musiałam pokazać suwak w spodniach i przyłożyć karteczkę numer 2 i tak dalej, i tak dalej. I tych karteczek było naprawdę bardzo dużo. Pamiętam, że raz zrobiliśmy przy jednym outficie 30 czy 40 zdjęć, także tego było bardzo dużo i oni są bardzo szczegółowi. Wydaje mi się, że to wynika też z tego, że to nie ta ekipa podejmowała decyzję, która do Mediolanu przyjechała, tylko te zdjęcia musieli wysłać komuś, kto siedział w Chinach. Pamiętam jeszcze, jak przyjechała do nas ekipa z Arabii Saudyjskiej i musiałam przymierzyć kilka ciuchów i te ubrania tak odstawały od całej kolekcji. Wyobraźcie sobie, że dla Arabii Saudyjskiej było przygotowanych kilka specjalnych outfitów, które były nieco dłuższe, takie mniej wyzywające, powiedziałabym, chociaż Armani Jeans akurat nie ma wyzywających ubrań, ale takie bardziej konserwatywne. O, może to będzie lepsze słowo. Także to też jest ciekawa sprawa, że sklepy stosowują się do zasad panujących na rynku, żeby po prostu móc ten towar sprzedać. Razem ze mną w tym showroomie pracowała Barbora, koleżanka z Czech. Bardzo fajna dziewczyna. I miałyśmy jeszcze dwóch kolegów. I nasze przebieralnie to była po prostu tragedia. To była klitka mniejsza od mojego mieszkania w Hongkongu, którą musiałam dzielić razem z Barborą. Nie miałyśmy tam żadnego okna i do tego jeszcze drzwi otwierały się do wewnątrz. Także ścisk był niesamowity. I miałyśmy tam dwa plastikowe krzesła, bardzo niewygodne. Pierwsze dni pracy w showroomie to było po 10-12 godzin. Pierwsze dni, co ja mówię, pierwsze dwa tygodnie. Więc długie, długie godziny pracy. Bez światła,
bez żadnego okna i na plastikowych krzesłach. Jejciu, pamiętam, że wtedy to mnie łapała deprecha, tym bardziej, że musiałam tam meldować się chyba o godzinie 8 rano, a wychodziłam już po zachodzie słońca, więc ja praktycznie nie widziałam światła. Ach, no i jeszcze jedna śmieszna sprawa. Ja w całym showroomie byłam jedyną osobą, która nie mówiła po włosku. Barbara miała narzeczonego z Włoch, także mówiła po prostu płynnie po włosku. Dwaj pozostali modele to byli Włosi, no i cała ekipa oczywiście też włoska. Także miałam szkołę i po 3,5 miesiącach pracowania tam, to ja po prostu rozumiałam prawie, że wszystko po włosku. Nie potrafiłam mówić, ale rozumiałam naprawdę dużo. Całe szczęście ekipa była naprawdę super i najwięcej czasu spędzałam z Barborą, no bo dzieliłyśmy razem tę małą klitkę. No ale też Barbora była jedną z nielicznych osób, która swobodnie potrafiła się porozumieć po angielsku. A dlaczego nikt nie lubi robić showroomów? No bo wyobraźcie sobie, że siedzicie w jakimś małym pomieszczeniu po 10 godzin dziennie i tak naprawdę przez większość czasu nic nie robicie, ale cały czas musicie być na stand-by'u. Nigdy nie wiadomo, czy za sekundę ktoś się nie pojawi w tym waszym małym pokoiku i nie trzeba będzie przymierzyć 50 par dżinsów. A te dżinsy były bardzo obcisłe, także było ciężko. Zresztą akurat ja pamiętam, że miałam trochę szczuplejsze nogi od Barbory, która była chudziutka, to jest tylko kwestia po prostu budowy. Także Barbora przymierzała sukienki, które były tak łatwe do założenia, a ja musiałam przymierzać dżinsy. I za każdym razem, kiedy wracałam do domu, to moje palce były czarno-niebieskie od wciągania tych skinny jeans i po prostu miałam połamane paznokcie. Jeżeli akurat one nawet się nie złamały, to i tak były niebieskie. Moje palce po prostu, ja ich nie mogłam domyć z tego barwnika od jeansów. Masakra i po prostu naprawdę bolały mnie palce od tego ciągłego zakładania. Strasznie nie lubiłam tej pracy, ale z drugiej strony byłam zajęta, a ja bardzo lubię pracować, wolę zdecydowanie pracować niż siedzieć w domu. No i jeszcze oprócz tego, słuchajcie, w Armanim to miałam taki wypas z jedzeniem, że to głowa mała. Siedziba Armaniego w Mediolanie to tak naprawdę bardzo duży kompleks, dlatego że w firmie Armani jest dużo mniejszych brandów. Giorgio Armani, Armani Privé, Armani Exchange, Armani Jeans, Armani Junior i pewnie jeszcze kilka innych brandów, które przegapiłam. Wybaczcie, ale ja akurat modą tak bardzo się nie interesuję. No ale do czego dążę? Dążę do tego, że w Mediolanie to jest bardzo duży kompleks, bo tam znajdują się, w jednym miejscu znajdują się siedziby wszystkich tych firm, więc to jest gigantyczny teren z kilkoma różnymi budynkami, z placem, z takim parkiem pomiędzy i z gigantyczną stołówką. Słuchajcie, jeden oddzielny budynek jest cały przeznaczony na stołówkę i tam są chyba najbardziej wypasione lunche, jakie ja kiedykolwiek w życiu miałam. Pamiętam, że jak pierwszego dnia przyszłam do pracy, to po prostu dostałam oczopląsu. W naszej stołówce mieliśmy bar sałatkowy. Oprócz tego były cztery miski z różnymi, znaczy nie cztery miski, takie cztery duże pojemniki z różnymi zupami, także były cztery smaki do wyboru. Oprócz tego była deska serów, deska Wenlin i to były naprawdę wypasione sery. Były dania na zimno. Były dania na ciepło, ale takie finger food, które były już wystawione na talerzykach. Ale oprócz tego codziennie było też sześć głównych dań do wyboru, które były wydawane z kuchni bezpośrednio po naszym zamówieniu. I w tym połowa była wegetariańska. Także to był po prostu wypas. A jeszcze super sprawą było to, że na tej stołówce jedli wszyscy razem ze sobą. Także można było spotkać modelki, można było spotkać przedstawicieli firmy, tych zagranicznych, którzy przyjeżdżali, żeby zobaczyć ciuchy. Czasami był nawet Giorgio Armani, ale to się zdarzało zdecydowanie rzadziej. Czasami obsługa techniczna też z nami siedziała i jadła ci, którzy byli zakontraktowani na stałą pracę tam. Także to mi się bardzo podobało, bo no, wszyscy po prostu tam razem jedliśmy jak równy z równym. A, no i jeszcze była jedna część stołówki, w której znajdowały się butelki z winem i z szampanem.
Ja akurat ani wina, ani szampana w pracy nie brałam nigdy, dlatego że bałam się, że po prostu zasnę, bo wino mnie trochę usypia, a jak czasami nie było co robić przez cały dzień, no to po prostu może trochę człowieka przyćmić. W Mediolanie podczas pracy dla Armaniego uzależniłam się też bardzo, bardzo mocno od kawy. A wiecie dlaczego? No bo w moim budynku, piętro niżej, mieliśmy taką małą kawiarenkę, w której mieliśmy wszystko za free. I tam była tak wyposażona kawa i ona była oczywiście w nielimitowanych ilościach, a na śniadanie były tak zwane brioche, czyli różnego rodzaju ciastka z ciasta francuskiego. Bardzo dobra przekąska, ale tłusta jak cholera i jeszcze pełno cukru. Niektórzy ludzie dla zabicia nudy palą papierosy, ja papierosów nie palę, dlatego takiego papieroska zastępowałam sobie filiżanką kawy i czasami łapałam się na tym, że piłam po 12 kaw dziennie. To już było tak niezdrowe, że pewnego razu powiedziałam sobie: basta, czas się ogarnąć. I ograniczyłam ilość kawy do 5 filiżanek. A więc jak widzicie, ta praca jest najmniej lubianą pracą dla modelek, dlatego że jest po prostu straszliwie nudna. I tak jak podczas pokazu też czekamy dużo godzin, to jednak na sam koniec po prostu robimy ten pokaz i jest skok adrenaliny, idziemy po catwalku i tak dalej. Muszę przyznać, że to jest naprawdę fajne uczucie, więc to się jakoś tam równoważy, ale tutaj podczas showroomu, no to tak naprawdę, o Jezu, to jest tak nudne. I kiedy ja musiałam zakładać te ciuchy na siebie, to wychodziłam do takiego dużego pomieszczenia, gdzie przy stole siedział przedstawiciel Armaniego z Włoch oraz ten przedstawiciel zagraniczny. No i podchodziłam do stolika, obracałam się dookoła 360 stopni, żeby oni zobaczyli, jak ten outfit wygląda. Czasami ktoś zadał mi jakieś pytanie, czy na przykład te jeansy są wygodne, albo czy gdzieś tam nie ciągnie mnie koszulka, jakieś takie, wiecie, podstawowe rzeczy, czy po prostu to ubranie jest dobrze uszyte. Ale tak poza tym, no to podeszłam, bez żadnego catwalku oczywiście, podeszłam do stolika, obróciłam się, ktoś tam zrobił zdjęcie, no i szłam się przebrać w kolejne ciuchy. A ja bardzo nie lubię przymierzać ubrań, bo jestem chyba jedyną modelką na świecie, która nie lubi przymierzać i nie lubi chodzić na zakupy. Także dla mnie to po prostu jest takie... No, nie lubiłam tej pracy, ale kto mówił, że zawsze będzie różowo, prawda? A ja przynajmniej przez 3,5 miesiąca pracowałam. Co więcej, nie wydawałam kasy na jedzenie, bo objadałam się w pracy. I to jeszcze w ogóle rzeczami na takim wysokim poziomie. Na niewysokim poziomie, tylko wysoka jakość. Wiecie, tam były naprawdę najlepsze sery. Jakieś trufle, nietrufle. A wiecie co, ja właśnie zapomniałam wam powiedzieć, zmierzam na Causeway Bay, bo chcę kupić powerbanka w końcu, jakiegoś porządnego do mojego Osmo Pocket. I właśnie przechodzę obok pań, które rzucają złe wróżby i wybijają na takich plakietkach drewnianych jakieś złe, magiczne czary na osoby, których nie lubimy. Także zaraz wam pokażę. Te panie pod mostem, jeżeli kogoś bardzo nie lubicie i źle mu życzycie, to mogą wam pomóc, żeby te osoby dopadła karma. Z tego co pamiętam, to nie jest tak, że można życzyć czegoś złego innej osobie, tylko właśnie to ma spowodować, że karma szybciej zadziała. Także to ma być wyrównanie rachunków. Ale jeszcze podpytam moich znajomych, żeby opowiedzieli mi troszeczkę więcej na ten temat, bo nie chcę was wprowadzać w błąd i myślę, że zrobię na ten temat oddzielny odcinek. Co wy na to? Mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi dowiedzieliście się trochę więcej na temat pracy w showroomie i tego, jak wygląda praca dla tak znanej i tak luksusowej marki. Nie wygląda wcale jakoś super z mojego punktu widzenia, ale też rzeczywiście nie mam powodów do narzekania, dlatego że ja byłam traktowana tam bardzo dobrze. No jedyne co, no to 3,5 miesiąca siedziałam w tej małej klitce. Zarobki też były bardzo małe, uwierzcie mi. Jak na modeling, to po prostu było śmieszne. Ale niestety w Mediolanie jest tak, że stawki są dość niskie przez to, że jest tak dużo modelek i te stawki po prostu cały czas są cięte przez jakieś mniejsze agencje. I szczerze mówiąc, do Mediolanu już bym nie wróciła, dlatego że uważam, że tam jest jeden z najsłabszych rynków.
na świecie. No chyba, że jesteś top modelką i wtedy po prostu to klienci się o ciebie biją, a nie ty chodzisz po castingach, żeby dostać zlecenie. Ach, a jeszcze zanim zakończę ten odcinek, to chciałam wam powiedzieć, że któregoś dnia siedziałam sobie w tej małej klitce razem z Barborą i nagle usłyszałyśmy jakieś wielkie poruszenie i ludzie zaczęli biegać, krzątać się i tak dalej, więc zapytałyśmy się, o co chodzi i okazało się, że do naszego budynku przychodzi Giorgio. No i wiecie, pomyślałam sobie, że super, fajnie będzie poznać, jakby nie było ikony mody. Myślałam, że może zrobimy sobie zdjęcie, czy coś takiego. Także po prostu chyba z 2 godziny każdy czekał na jego przyjście. Nie było wiadomo, o której godzinie dokładnie przyjdzie. My z Barborą miałyśmy otwarte drzwi do tej naszej przymierzalni i nagle zobaczyłyśmy, że idzie Giorgio, elegancki jak cholera. No, ma już swoje lata, ale naprawdę trzyma się niesamowicie. I co? I Giorgio sobie przeszedł obok nas, na nasze ciało, w ogóle nic nie powiedział, tylko przeszedł dalej do klitki facetów, do klitki modeli. No, dlatego, że Giorgio raczej nie jest dziewczynami zainteresowany, także podszedł do facetów, przywitał się z nimi, pogadał sobie, zrobił sobie z nimi zdjęcia, a my tak jakbyśmy nie istniały. No dobrze, także myślę, że dzisiejszy temat już wyczerpałam. I chciałabym ponownie przypomnieć o tym, żebyście wbijali na moje social media, pamiętajcie, Instagram Pantinka i Facebook również Pantinka. Na Facebooku proponuję, żebyśmy prowadzili dyskusje dotyczące kolejnych odcinków albo wymieniali się jakimiś pomysłami lub dyskutowali na różne tematy. Tam na Facebooku będę wprowadzała nieco większą moderację, także myślę, że fajnie może to wszystko wyjść, bo komentarze na YouTubie są dosyć mało uporządkowane i staram się nie usuwać żadnych niewygodnych komentarzy, ale niektóre komentarze po prostu przeszkadzają w dyskusji. Także myślę, że Facebook będzie do tego zdecydowanie lepszą platformą. Przypominam też, oczywiście tylko dla tych, którzy są zainteresowani, że mam już konto na Patronite. Konto nazywa się Pantinka, także bez zaskoczeń i link na pewno wkleję w komentarzach pod filmem. No dobrze, a tymczasem to już naprawdę tyle na dzisiaj. Właśnie dochodzę do sklepu Xiaomi, gdzie mam w planach kupić powerbank. Także żegnam się, dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia i bye bye.